Dobry kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I słuchajcie, mamy czerwiec. Guys, czego mogliście się spodziewać w czerwcu na moim kanale? Oczywiście, że testów strojów kąpielowych. Dokładnie tak, jak już wydaje mi się co roku, zrobiła się to taka mini tradycja. Czekajcie zawsze na testy strojów kąpielowych i mam tutaj wielką paczkę. Okej, jest ich całkiem sporo. W tym roku postawiłam, słuchajcie, na kolory, bo zazwyczaj te stroje były w takich odcieniach bardzo typowych, czarny, brązowy, beżowy. Trochę zaszalałam z kolorami, może nie aż jakoś super bardzo, bo wzięłam też takie, w których czuję się najlepiej, ale kolorów też jest trochę. Także sprawdzimy sobie, jak te stroje kąpielowe leżą, jak one siedzą, czy wszystkie są super, czy będę się czuła w nich komfortowo, czy ładnie będą wyglądać na ciele, czy będą wygodne. To wszystko dzisiaj sprawdzimy. Stroje kąpielowe są oczywiście za full, jest to współpraca, zostawiam Wam link w opisie do strojów kąpielowych, zostawiam Wam również link do kodu rabatowego i do wszystkich informacji, ale oczywiście jak zawsze w takich filmikach będę rzetelna i będę Wam mówić, co po prostu sądzę o tych strojach. Mamy 8 strojów kąpielowych, miało być 10, aczkolwiek 2 jeszcze nie dotarły, także wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie po prostu, że jak te stroje dojdą, bo naprawdę to były 2 moje ulubione stroje, które akurat nie przyszły, to zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam jeżeli one dojdą, to pokażę Wam od razu go na moim Instagramie, także zapraszam bardzo serdecznie, że jeszcze mnie tam nie obserwujecie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. No i let's go. Okej, zaczniemy od bardzo modnego koloru tego sezonu. Strojów kąpielowych w kolorze czerwonym było chyba najwięcej, zarówno w sieciówkach, jak i właśnie na stronie Zaful. I mamy tutaj, proszę bardzo, taki piękny dwuczęściowy, czerwony strój. On, jak widzicie, jest w taki pattern z takimi paskami, wypustkami. To dobrze, bo to zawsze tworzy strój bardziej ciekawy. Jest to mój ulubiony krój, jeśli chodzi o doły, z racji, że mamy wiązania, więc będzie można sobie dostosować go jak tylko chcecie. Ja zawsze, jak nie jestem pewna, jaki rozmiar stroju, a zamawiam przez internet, to zawsze staram się wybierać właśnie takie modele z wiązaniami, bo one po prostu możecie sobie je dopasować jak chcecie. Tutaj mamy przód, mamy z tyłu wiązanie, mamy ramionczkę i mamy jeszcze z przodu takie wiązanie. Także to też jest strój, który będzie można dopasować jak będzie się chciało. Także ja teraz w niego wskakuję i zobaczymy, jak już będzie wyglądał na mnie. Okej, a więc tak się prezentuje pierwszy strój kąpielowy. I wstępnie, co mogę powiedzieć o tym stroju, to to, że dół bardzo mi się podoba. Jest to właśnie idealny wzór dołu. Po prostu nie jest za bardzo wycięty. Ładnie można go sobie wyregulować. Można go sobie troszeczkę niżej, można troszeczkę wyżej. Tył również nie jest za bardzo wycięty, co w strojach z takich stronek jest bardzo często powszechne, że po prostu te stroje nie zasłaniają nic, a ten całkiem zasłania, całkiem sporo. Jeśli chodzi o górę, to nie za bardzo czuję się w niej komfortowo. Dlaczego? Po pierwsze, z tyłu ma takie wiązanie, które jak widzicie, no moim zdaniem jest troszkę za wysoko. To wiązanie myślę, że powinno iść co najmniej tutaj. Przez to ten strój strasznie mnie ciągnie do góry. Przez to mam wrażenie, że jak podniosę ręce, to po prostu wszystko mi wyskoczy. W sensie strój poleci do góry. No i co? I czy czuję się w nim komfortowo? Kurde, tak, ale mam wrażenie, że im bardziej się ruszam, tym bardziej coś odsłaniam, tym bardziej coś muszę tutaj poprawiać i tak dalej. No generalnie cały ten wzór jest bardzo ładny. Podoba mi się to wiązanie właśnie tutaj po środku, co też daje możliwość regulacji na różny rozmiar piersi i tak dalej. Tutaj te ramionczka też wyglądają bardzo ładnie, bardzo dziewczęco. Sylwetka generalnie w tym stroju wygląda dobrze. Ten strój myślę, że ocenię tak 8 na 10, bo jest bardzo ładny, podoba mi się kolor. Ja siebie lubię w czerwieni, jeszcze jak się opalę. Zawsze te filmiki nagrywam, jak jestem blada. No tak już jest, bo najczęściej jestem przed wakacjami. No ale te stroje później kąpielowe wyglądają 100 razy lepiej, jak jest jednak opalone ciało. Także bez zbędnego przedłużania, 8 na 10, przechodzimy do kolejnego. Teraz wybiorę może bardziej coś stonowanego. Proszę bardzo, otwieramy. Tutaj mamy chyba brązowy, tak, taki nawet bardzo ciemny brązowy. To też jest teraz bardzo, bardzo trendy kolor. W ogóle mam wrażenie, że jeśli chodzi o stroje kąpielowe, najlepiej, najbezpieczniej postawić jest na kolory po prostu takie ziemi. To są kolory, które zawsze się fajnie sprawdzą, zawsze ładnie będą wyglądać. I co? Pierwsze co? Mamy tutaj taką górę. To też jest bardzo bezpieczny i bardzo wygodny typ stroju kąpielowego, gdzie po prostu mamy wiązanie z tyłu, ale mamy też ramionczka z przodu. Jest on dość zabudowany, ale piersi też wyglądają bardzo ładnie, także to jest plus już. No i tutaj mamy właśnie też takie standardowe majtki, które niestety są bardzo wycięte. Są bardzo wycięte, to są po prostu stringi i troszkę mnie to przeraża. No ale dobra, po prostu to przymierzę, nie będę przed... No, ciemne stroje kąpielowe to jest jednak coś, w czym ja się czuję najlepiej, najbardziej.
I ten, o dziwo, nie jest wcale taki wycięty, jak się spodziewam, że będzie. Tył jest okej, jest wycięty bardziej niż na przykład poprzedni, ale styl nie wygląda to jakoś źle przez to, że ten przód jest bardziej zabudowany, więc jakby nie ma tutaj takiej tragedii. Trzeba być co prawda bardziej odważnym do tego stroju, żeby go nosić, ale uważam, że no, można. Nie jest to żadna przesada. Góra w tym stroju jest mega wygodna, naprawdę bardzo wygodna. Tutaj nie czuję, żeby coś mi miało wypaść. Czuję się mega swobodnie, mogę ruszać rękami, obracać się, obkręcać, podnosić ręce do góry i nic, autentycznie nic się nie dzieje. Fajne jest to, że wiadomo, jeżeli ktoś chce bardziej zakryty strój, bardziej bezpieczny, można sobie to bardziej rozszerzyć, można sobie to bardziej zwęzić, żeby ta sylwetka też wyglądała na taką smuklejszą. Można się bawić tym strojem, jak najbardziej. Dół też jest fajny przez to, że jest regulowany. Ja Wam będę powtarzała to do końca mojego życia, że takie stroje są po prostu najlepsze, jak nie jesteście pewni, jak nie macie pewniaku. No i co? Bardzo ładnie uważam, że wygląda sylwetka. Jeśli chodzi o tył tego stroju, tak wygląda. Takie jest po prostu wiązanie w tym stroju. No i co? Ten strój podoba mi się bardziej. Podoba mi się bardziej kolor, a jeśli chodzi o pattern, to jest on właśnie taki, o, no taki, wiecie, marszczony, można powiedzieć. Uważam, że ten strój jest mega cute, fajny, idealny na wakacje właśnie w jakieś tropiki. Mógłby być troszkę bardziej zabudowany z tyłu, więc myślę, że dam mu 9 na 10. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie o wszystkich strojach w komentarzach, a my już przechodzimy do kolejnego. Teraz strój kąpielowy, który najpiękniej wygląda na opalonym ciele. Wydaje mi się, że z wszystkich kolorów, czyli biały, jasny, ekri, takie właśnie bardzo, bardzo jasne odcienie. One, jak jesteśmy opaleni, wyglądają, zaufajcie mi, bosko. Po prostu tak kontrastują, tak wybijają jeszcze nam tą opaleniznę. I co my tutaj mamy? Okej, po pierwsze, mamy gacie, które wyglądają trochę jak pielucha, w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na ciele. Fajna jest tutaj również ta regulacja. A jeśli chodzi o górę, to nie wiem, co tu za bardzo się dzieje. Tutaj na pewno mamy miseczki. Tylko jak to? W ten sposób? Nie no, to nie ma sensu. W ten sposób! Okej, jest, dobra. W ten sposób. Także przymierzam ten strój i zobaczymy. Okej, powiem Wam tak. Totalnie nie czuję tego stroju. Jakby po pierwsze, majtki, not my type, nie bardzo. Czuję się w nim, jakbym naprawdę miała pieluchę i w zależności, tak na przykład, totalnie mi się nie podobają takie majtki. Natomiast jeżeli rozłożę je bardziej, to mam wrażenie, że wyglądam jak pielucha. No, no nie, nie siedzi mi to. Góra natomiast jest, mam wrażenie, troszkę za mała. W sensie bardzo mi zgniata te piersi. Jak powiększam sobie tutaj tą miseczkę, to z drugiej strony tutaj mi się coś psuje, tu mi coś wyskakuje. Jak powiększam sobie to, to już nie wygląda to tak dobrze. No nie wiem, jakoś nie czuję tego. Tutaj mi w ogóle co chwilę wyskakuje. Może do fotki jakoś ładnie bym się ułożyła, no ale jednak strój ma być komfortowo, mam się w nim czuć dobrze, a tutaj dajcie znać, co wy sądzicie w komentarzu. Może ja jakoś coś źle robię z tym strojem, albo nie wiem, albo może źle oceniam, no jestem zbyt surowa. I no, 5 na 10. Lecimy od razu do kolejnego. Teraz lecimy z różem i chciałam też powiedzieć, że jeśli chodzi o stroje kąpielowe na takich stronkach, to bardzo często kolor przychodzi nieco inny niż jest zamawiany, bo tutaj miał być to dużo jaśniejszy różowy, taki wiecie, no taki baby pink, może, no może nie baby pink, ale miał być on taki jaśniejszy troszkę. I mamy pomiędzy tutaj piersiami taki element, który bałam się, że będzie wyglądał trochę tandetnie. No i wiadomo, to wszystko to jest plastik. Jestem ciekawa też, jak będzie po długim posiedzeniu w wodzie, czy to nie będzie zaraz całe czarne, albo w ogóle nie będzie tutaj żadnego wzoru. Zobaczymy, zobaczymy. Wygląda ładnie. Jestem bardziej silver niż gold. Noszę bardziej srebrną biżuterię niż złotą i te wszystkie dodatki. Tutaj przyszło złote. Nie dopatrzyłam tego, ale myślę, że będzie to możliwe całkiem ładnie wyglądać. Mamy dół też taki zwykły wiązany, że mierzymy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, kochani, założyłam też specjalnie złotą biżuterię, żeby tak się nie rzucało w oczy właśnie to, co jest pomiędzy. Założyłam złoty naszyjnik i złote kolczyki i dajcie znać, co o tym sądzicie, w ogóle dajcie znać też, co sądzicie o mnie, jeśli chodzi o złoto, bo ja się zdecydowanie lepiej czuję w srebrnej biżuterii. Nie wiem, jakoś tak, no nie czuję złotego za bardzo, ale dajcie znać, co sądzicie o tym stroju kąpielowym, bo to jest najważniejszy klucz tego elementu. Jeśli chodzi o wygodę, no to jest najlepszy typ stroju, czyli wiązane na plecach, wiązane tutaj na szyi, gacie też wiązane po bokach. Tutaj macie pewność, że wszystko dostosujecie tak, jak będziecie chciały, więc tutaj jeśli chodzi o komfort, jest zdecydowanie 10 na 10. Jeśli chodzi o kolor, podoba mi się, ja nie mam za dużo różowych strojów, także ten naprawdę bardzo mi siedzi. No, ten złoty element chyba faktycznie mogłoby się obyć bez niego, przynajmniej tak mi się wydaje. Też mam wrażenie, że ładniej by po prostu wyglądały piersi, gdyby można było sobie to troszeczkę bardziej tutaj zwęzić, żeby one tak nie były oddzielnie od siebie. Tak to z tyłu wszystko wygląda, wydaje mi się, że bardzo
klasycznie. Ja oceniam go tak na 8 na 10. Myślę, że tak jak czerwony, bo jest wygodniejszy. Czerwony mi się bardziej podobał, ale ten jest wygodniejszy, więc myślę, że będzie sprawiedliwie. Lecimy od razu do kolejnego. I teraz może uderzymy w jednoczęściowy strój. I jest to kolor niebieski. I powiem Wam, że jestem ciekawa, bo ten strój wydaje się gigantyczny. Zobaczcie, on się naprawdę wydaje duży. No dobra, może nie gigantyczny, przesadziłam, ale wydaje się on dość spory, jakby miał być za duży, ale zaraz zobaczymy, bo tutaj te wiązania, wiąże się to za brzuch, o brzuch i tak dalej, także zmierzymy go i sprawdzimy, jak ja w ogóle będę wyglądać w jednoczęściowym stroju. Postawiłam też na taki, który ma tutaj bardzo wysoko, to właśnie przez co nie będzie nam tak skracać i nas tak, wiecie, obniżać i w ogóle tak nie będzie ta sylwetka taka płaska, tylko właśnie będzie taka bardziej podkreślała nasze kształty. Także sprawdźmy, jak będę wyglądać w jednoczęściowym stroju. Okej, na początku nałożyłam go tył naprzód i miałam takie, o Boże, nie. Ale teraz jest nałożony poprawnie i powiem Wam, że mega mi się podoba. Jest prześliczny, po pierwsze jest mega komfortowy, nic nie czuję totalnie, jakby miało mi tutaj wypaść. Mamy paski, bo jak widzicie, to jest związane, że te paski idą mi odtąd tutaj, następnie idą za plecami, tutaj obracają się na brzuchu i znowu idą za plecy. I z tyłu na plecach się wiążą, jeszcze pokażę Wam, tak wygląda tył, tak wyglądają plecy. Petarda, naprawdę, ten strój jest przepiękny. Nie dość, że jest w moim ulubionym kolorze, czyli właśnie takim niebieskim, baby blue i tak dalej. No jest po prostu przepiękny, czuję się w nim bardzo komfortowo, jeszcze na przykład jak nałożę shorty, można też zrobić z tego właśnie mega cute top, także naprawdę nie spodziewałam się tego po stroju jednoczęściowym. Jednoczęściowy strój może też wyglądać naprawdę bardzo, bardzo fajnie i tak ciekawie. No moim zdaniem mega cute, naprawdę. Temu stroju daję 10 na 10, 10 na 10, no bo tutaj nie mam się do czego przyczepić. Jest wygodnie, jest ładnie, podkreśla ładnie sylwetkę, jest komfortowo. Dyszka. Lecimy z kolejnym strojem kąpielowym i tym razem mamy znowu brązowy strój. Ma on taki ręcznikowy materiał i jest on w taki pattern z takimi kwiatkami. Myślę, że zobaczycie to w kamerze. O! Zobaczcie, moim zdaniem mega uroczo to wygląda. I tak wygląda góra, czyli klasyczna, majtki takie zwykłe, bez żadnego wiązania, a góra właśnie taka z takim klasycznym wiązaniem. I właśnie to jest też fajne wiązanie, tymi strojami tutaj się można bawić na różne sposoby. Co prawda ja najczęściej wiążę je w ten klasyczny sposób, bo tak się czuję najbardziej komfortowo, ale dziewczyny wiążą go tak, wiecie, tak w drugą stronę całkowicie obrócony, gdzieś na brzuchu zawijają, także można znaleźć, myślę, bardzo dużo na TikToku, na Pinterestie sposobów nawiązania taki strój, a ja się przymierzę. To ja to po prostu mogę dużo powiedzieć. To jest idealny typ stroju. To jest strój, w którym będziecie się czuć komfortowo, którego szybko założycie, który jest wygodny, idealny też do opalania, no bo nie wiem, co tutaj jeszcze bardziej mogłybyście zdjąć, wyciąć, żeby po prostu ładniej się opalić. Jest mega moim zdaniem ten wzór na tym stroju z tymi kwiatkami, mega. Mega, po prostu mega cute, no strzał w dziesiątkę, tył wygląda w ten oto sposób, czyli również bardzo klasycznie. Nie mam po prostu czego się tu przyczepić, to są stroje, które ja najbardziej lubię. One są trochę nudne, no to prawda, bo tutaj w tych strojach nic się nie dzieje, ale właśnie tutaj na przykład mamy taki pattern, można różne kolory, no nie wiem, ja takie stroje najbardziej lubię, kocham naprawdę. Ja w ogóle lubię też bardzo brązowe stroje. Dobra, lecimy teraz znowu w odważny kolor, który miał przyjść trochę inny. To miała być taka pastelowa pomarańcz, a nie neonowa. A, to jest w ogóle dokładnie ten sam strój, co ten różowy, tylko w wersji pomarańczowej. Ja w ogóle zamówiłam jeszcze jeden bardzo ładny pomarańczowy strój, który mi właśnie nie przyszedł i czekam na niego, i tamten miał troszeczkę inny kolor. Nie czuję tego, mam wrażenie, że wali taką straszną po prostu tandetą. Przymierzmy go i bez zbędnego przedłużania zobaczymy, jak ten kolor będzie wyglądał na ciebie. Niby te same stroje, a jednak inne, i jak zwracam honor temu kolorowi, bo na ciele wygląda naprawdę bosko, przepięknie. Tak niestety, mimo to, że jest to ten sam strój i ten sam rozmiar, to tutaj ta po prostu, ten element między piersiami jest dłuższy niż w tym poprzednim stroju i po prostu jakby nie mogę się ruszać w tym stroju, bo może mi coś zaraz wylecieć. Musiałby on po prostu być nieco krótszy. Ja chyba po prostu oddam go do krawcowej i poproszę panią, żeby mi po prostu ten element wycięła. Czy w większym ruchu, przy skakaniu do wody czy coś, tutaj naprawdę może być ciężko, ale jeśli chodzi o kolor, jest naprawdę przepiękny. Przechodzimy już do ostatniego stroju kąpielowego, czyli najbardziej klasyczny kolor, jeśli chodzi o bikini, czyli czarny. Zobaczmy, co tutaj mamy, bo już nie mam pojęcia, jaki to był. Aha, mamy tutaj takie zwykłe majtki. A jeśli chodzi o stanik, okej, mamy taki
zwykły, po prostu czarne, czarne miseczki. Wydaje się być troszkę mały, zobaczymy. Ale mam nadzieję, że nie, bo bardzo mi się podoba to bikini. Też ma taki właśnie pattern, jak widzicie, takie paski. Także zobaczymy, jak będzie wyglądać na ciele. Ja czarne bikini kocham. W ogóle to, co jest tutaj, to nie ma tutaj żadnego wiązania, tylko jest takie zapięcie. Więc to też jest dość wygodna opcja, co prawda ja chyba wolę jednak wiązania, ale mimo wszystko też spoko. Proszę bardzo, tak się prezentuje nasza ostatnia opcja i również jest to bardzo ładny strój, bardzo wygodny, nic nam tutaj nie odstaje, przylega idealnie do ciała, jest komfortowy, też bardzo ładny. Mogłoby być tutaj jednak to wiązanie, przez co można byłoby sobie dać troszkę wyżej, ale w ten sposób myślę, że też to wygląda bardzo ładnie. Tak wygląda jeszcze tył, proszę bardzo, też taki dość klasyczny. Jeśli chodzi o formę tego stroju, jest on może trochę nudny, no bo nic tutaj się nie dzieje, ale mimo wszystko jest ten pattern, no i czarne bikini. Czarne bikini zawsze jest fajne, do wszystkiego pasuje i tak dalej, także myślę, że to jest bezpieczna opcja na wakacje. Wygląda bardzo ładnie. Moim zdaniem bardzo ładnie wygląda w nim sylwetka. No i co? To już był ostatni strój, więc kochani, dajcie znać w komentarzach, który Wam się najbardziej podobał. Moi ulubieńcy to zdecydowanie ten jednoczęściowy, niebieski strój. Drugi to zdecydowanie ten brązowy z patternem w kwiatki. Jako trzeci wybieram ten, bo zdecydowanie czuję się w nim najbardziej komfortowo. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Pa, pa!